Witajcie kochani, dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zazwyczaj, ponieważ dostaliśmy w prezencie takie oto tajemnicze zielone pudełko i chcielibyśmy Wam pokazać, co znajduje się w jego wnętrzu. Jacek, ale nie się domyślał, co jest w środku, bo to jest napis detox. Moi drodzy, nadawcą przesyłki jest Naturhaus, a zawartość tego pudełka ma związek z projektem, jaki będziemy razem z Jackiem realizować przez najbliższe 3 tygodnie. Dokładnie tak, bo w tym pudełku znajduje się zestaw do kompleksowej kuracji oczyszczającej, którą zaczynamy już jutro, a później podzielimy się z Wami jej efektami. Ale najpierw powiemy, co tak naprawdę myślimy o tym zestawie i innych podobnych kuracjach oczyszczających. W przypadku Boxa Naturhaus fajne jest to, że wszystko dostajemy w jednym pakiecie. Nie trzeba zastanawiać się nad poszczególnymi aspektami kuracji. Mamy tutaj jadłospis, poradnik dietetyka, jak również suplementy diety pochodzące ze sprawdzonego źródła. Na pewno nie kupilibyśmy podobnego zestawu, prawda? Na żadnej aukcji internetowej, ani w sklepie internetowym bez sprawdzonej renomy. Tym bardziej, że teraz dużo takich produktów jest z Chin, a wolelibyśmy ich unikać. Dodam jeszcze, że kuracja jest kalorycznie dostosowana dla kobiet, ale na wizycie dietetyk podpowiedział mi, które elementy kuracji zmniejszyć, a podaż jakich składników zwiększyć, abym ja jako mężczyzna mógł tę kurację zastosować. No właśnie, wiele osób ogranicza się do zmniejszenia ilości kalorii, a zapomina o odpowiednio skomponowanej diecie, suplementacji i ćwiczeniach fizycznych. Robimy unboxing. Pudełko zawiera szczegółowy jadłospis na każdy dzień kuracji, czyli 21 dni, z podziałem na 5 posiłków dziennie. Z drugiej strony znajdują się przepisy kulinarne. Podoba mi się w nich to, że nie ma w nich wyszukanych składników, a przygotowanie wydaje się bardzo proste. Dalej mamy materiały informacyjne, czyli wskazówki dietetyka Naturhaus odnośnie odżywiania. Na końcu opis suplementów, które dołączono do paczki, a wśród nich są fibroki w postaci granulek. W składzie są głównie otręby pszenne, można je dodawać do jogurtu naturalnego lub mleka. Lewanat Transit oczyszcza, reguluje pracę jelit, działa osłonowo, a do tego hamuje apetyt. Ciekawy produkt, bo pomaga zarówno przy zaparciach, jak również przy biegunkach, w zależności od pory spożycia. Drenanat Day and Night pobudza metabolizm, wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej, działa oczyszczająco, stanowi źródło przeciwutleniaczy oraz działa relaksująco. Drenanat Plus oczyszcza, detoksykuje, pobudza metabolizm, niweluje wzdęcia oraz usuwa wodę metaboliczną nagromadzoną w organizmie. Syrop Aloe Vera zawiera ekstrakt z liści aloesu, wspomaga pracę jelit, działa oczyszczająco, poprawia wygląd skóry. Ostatni suplement to kapsułki Acai z zieloną herbatą. Wzmacniają one odporność, hamują apetyt, odmładzają skórę, a także detoksykują i pobudzają metabolizm. Cała kuracja trwa 3 tygodnie, dlatego widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Opowiemy Wam o naszych wrażeniach z dotychczasowej kuracji, a potem widzimy się już po zakończeniu. Razem będą 3 filmy. Jeżeli robiliście sobie kiedyś podobną kurację detoksykującą, to pochwalcie się tym w komentarzach pod filmem. A jeśli podobał Wam się dzisiejszy filmik, to dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Pa! Trzymajcie się, pa!